Witam serdecznie wszystkich czołgistów oraz wszystkich widzów, którzy raczyli zobaczyć ten oto filmik. W tym filmiku przeprowadzę wywiad ze znanym wam graczem, czyli z New Multi Showem. Cześć. New Multi Show jest nietypowym graczem, gdyż mimo 15 lat już wiele, wiele osiągnął w grze World of Tanks, ale nie tylko, ma też własny, bardzo rozwijający się prężnie kanał na YouTube, prowadzi również blog o grze World of Tanks, no i też tutaj można na Facebooku zobaczyć coś o jego składzie Evil Panda Squad. Ale myślę, że zaczniemy właśnie w pytanie moje, bo masz 15 lat, czyli jesteś młodym graczem i chciałem się dowiedzieć, kiedy zacząłeś w ogóle grać i jakie były twoje pierwsze gry, w które grałeś? Przygodę z grami zacząłem dość wcześnie. Były tam przede wszystkim, z tego co pamiętam, Quake 2 wtedy był na topie, Quake 3 potem wyszedł. Także prężnie grałem w Medal of Honor 1, Alien Assault i Call of Duty także 1. Aha, a w tych grach, jak w tych grach kilka lat temu, coś już próbowałeś, jakieś turnieje, czy to były na razie takie szkolenie for fun i zabawa? No to była głównie gra do zabawy, wtedy jeszcze byłem bardzo młodym graczem, można tak powiedzieć, no i nie widziałem, że taka czeka mnie przyszłość. No i ponad 2 lata temu, nie ponad 2 lata temu, 2 lata temu, kiedy World of Tanks wyszło w ogóle? Najpierw była zamknięta beta rosyjska, potem europejska. To był gdzieś przed sierpniem była zamknięta beta europejska, więc jeszcze w ogóle 2000 tam 10 chyba rok. Na początku. I co, od samego początku grałeś na tych betach zamkniętych i ja otwartych? Zacząłem od sierpnia, także wtedy była zamknięta beta już europejska, tam parę dni było. Bo World of Tanks, na przykład nie mój szwagier w to zaraził. Ty sam odkryłeś tą grę, czy na przykład może twój ojciec coś też zaczynał, bo wiadomo, twój ojciec też gra w World of Tanks. Wiele filmików właśnie grałeś wraz z ojcem i gra bardzo dobrze. To oczywiście nie jest tak skuteczny jak ty, ale też jest niezły, nie? Czyli to od kogo się dowiedziałeś? Ojciec cię namówił do tej gry, czy ty ojca? To był całkowity przypadek. Podczas wakacji zakupiłem pismo CD Action i tam był news o tej grze. Ja od zawsze interesowałem się II wojną światową. Od dziecka tak naprawdę. Wszystkie takie gry wojenne mnie bardzo interesowały. No i był akurat klucz dostępny do pobrania ze strony ich. No i spróbowałem swoich sił. Na początku, wiadomo, pierwsze tiery były epickie. No i potem jakoś to wszystko się rozkręciło. No i nadszedł już czas gry World of Tanks oficjalnej. No i zacząłeś grać, grać, grać. I w pewnym momencie uświadomiłeś sobie, że można w tej grze coś osiągnąć, że ta gra jest popularna. Jak to jest? Ty sam po prostu sobie te cele dawałeś, że chcesz w tych turniejach osiągać, czy to jakoś ktoś tobą pokierował? Po prostu wiedziałem, mi się, że wiedziałem, na co mnie stać i przychodził turniej, próbowałem swoich sił, jakoś to wszystko wychodziło i potem coraz większe ambicje się pojawiały. No bo na początku byłeś w różnych klanach i głównie w zasadzie, nie wiem, nie graliście tyle chyba ESL, a później właśnie powstał klan Evil Panda Squad, który tylko i wyłącznie zajmuje się właśnie turniejami. Drużyna. Aha, a słuchaj, nie słychać w tle jak wiertarki wiercą? Nie. Aha, bo akurat w bloku mi kafelki kładą na korytarzach, ale to... Czyli to jest drużyna złożona z jakichś twoich znajomych graczy, którzy się dobrze rozumieją i tam w ogóle na tym, jak byliście w Katowicach, widziałem wywiady właśnie z tym, to jest wasz ten szef grupy, ten, który te wywiady udzielał? Mhm, Ksinow. Naprawdę fajny gościu, widać, że wie, co robi. I to jest. On wami w zasadzie kieruje, czy
ty sam masz jakieś swoje cele, do których dążysz? Jeżeli chodzi ogólnie o to dwie rzeczy, no to jedna to Evil Panda Squad, to jest drużyna na ESL-a, a Panda to jest klan. Mhm. I inne osoby zajmują się zarządzaniem drużyną, a inne klanem. A jeżeli chodzi o drużynę Evil Panda Squad, to sytuacja wygląda tak, że każdy coś tam robi, zarządza tam, jakiś sposób przyczynia się do, na przykład zapisania się do turnieju. To ogólnie Xinef jest taką osobą, która reprezentuje nas na scenie. A propos, tutaj widzę właśnie ten blog twój dotyczący World of Tanks. Mówiłeś, że na razie nie masz zbytnio czasu go prowadzić, ale widzę, że nie tylko tutaj wstawiasz swoje filmiki, ale też wiele przydatnych informacji, modów dotyczące gry, tak? Mhm, to prawda. I będziesz chciał rozwijać bardziej tą stronę, czy na razie stop? Wydaje mi się, że to jest dobry krok, że postanowiłem to stworzyć. Gorzej tylko tyle, że po prostu no, to jest bardzo czasochłonna robota. No i trzeba byłoby mieć po prostu więcej czasu na takie rozwijanie bardziej strony. Co to chciałem jeszcze się spytać? Jeżeli chodzi o twój kanał YouTube, w zasadzie ja pamiętam, jak zaczynałeś, to było, nie wiem, rok temu, tam miałeś 300 widzów. A teraz już masz prawie 3000. No jakoś. Dobry postęp, nie? No, akurat tak wyszło, że ja nie miałem tego kanału od początku, tak jak. Chyba ty miałeś trochę wcześniej, co nie? Na pewno miałeś dłużej, bo pamiętam, widziałem tam jeszcze inne filmiki twoje. No ja troszeczkę później zacząłem i dlatego tak to wszystko się rozwinęło. Ale taki cel z kanałem był już dość wcześniej, tylko miałem. Prowadziłem też inne gry wcześniej po prostu. A z uwagi na to, że byłem bardzo świadczony, postanowiłem właśnie pójść w tym kierunku i tak idzie do tej pory. A ja, powiedz mi, jakie jeszcze gry można oglądać na twoim kanale, oprócz World of Tanks? Szczególnie dużo, także pogrywam ostatnio w FIFA. Kiedyś grałem Battlefielda, trójkę częściej, ale jakoś mi się znudził. Wydaje mi się, że w przyszłości będzie to trochę World of Warplanes na pewno. Niestety teraz nie można nagrywać jeszcze tej gry, bo jest zamknięta beta, jak wyjdzie dopiero otwarta, wtedy będzie możliwość nagrywania tej gry. No i także War Thunder, także konkurencja dla gry ze strony Wargamingu, także postaram się coś z tego nagrać w niedalekiej przyszłości. No, tak mówię na początku, 15 lat i już takie osiągnięcia. Ty byłeś chyba najmłodszym graczem w Katowicach, nie? Który tam startował. Jak w ogóle tam była ta atmosfera na tym turnieju? Kilka słów może powiedz na temat właśnie tego turnieju, jak to tam wyglądało? No, było bardzo dużo ludzi. Nigdy jeszcze nie byłem na tej pory na takiej dużej imprezie. Wydaje mi się, że no, same dobre emocje, tak? Wygrana to jest niesamowita rzecz. Jeszcze nie chodzi o samą może wygraną, ale też takie przeżycie, tak? No, ciężko mieć taki kontakt z taką imprezą od strony gracza, no bo w końcu wiadomo, większość osób może sobie tak widzieć, ale jeżeli się gra taki mecz o taką stawkę, to naprawdę to są niesamowite uczucia. No właśnie, oglądam teraz zdjęcia, czyli na tym Evil Panda Squad na Facebooku możecie sobie zobaczyć tutaj właśnie zdjęcia. Fajne, fajne, dobra, to później sobie obejrzę, bo ile jeszcze mamy czasu, bo ty zaraz turniej masz jakiś, nie? Jeszcze jest chwila, także możemy porozmawiać jeszcze. Dobra, czyli tak, o tym już mówiliśmy, o tym. Jeszcze mam pytanie, bo tak naprawdę wielu ojców i oczywiście mają rację, nie pozwala grać za bardzo swoim dzieciom, żeby oczywiście tam miały normalne dzieciństwo i tak dalej, ale ta gra jest specyficzna, nie wiem, bardzo dużo znam osób, gdzie właśnie ojciec gra z synem, ta gra łączy pokolenia. U was jak to wygląda, takie wspólne granie? Kiedyś, szczerze powiedziawszy, grałem częściej z tatą w Plutonach niż teraz, ale wiem, jak wygląda na przykład jego garaż, tak? Wiem, jakie są jego postępy, pomagam mu tam w rozwijaniu informacji o tej grze, także o jakichś eventach mu mówię, także staram mu się pomagać. No bo w
zasadzie, jeżeli tam ktoś właśnie z ojców ogląda, to nie bójcie się namawiać swoich synów albo pograć z własnymi synami, bo ta gra nie dość, że uczy historii, ale też uczy, no może niektórych uczy już dojrzałości, na przykład New Multi, mimo tego, że jest młody, ja w tym wieku to latałem i chlastałem browary, a New Multi już ma jakieś swoje cele. I teraz tak, już trochę osiągłeś, jesteś już znanym właśnie graczem turniejowym, ale w przyszłość jest przed tobą otwarta. Co planujecie? Jakie macie plany ze składem? Może sam masz jakieś swoje plany? No, jeżeli chodzi o plany drużynowe, no to przede wszystkim wiadomo, wygrywać kolejne imprezy offline'owe. No i także wiadomo, cały czas, co tydzień są takie ważne turnieje o nazwie Go for Vot, o których już od dawna mówię. No i tam są naprawdę bardzo fajne nagrody. No i akurat tak się złożyło, że dzisiaj fina miesiąca gramy, tam są jeszcze ważniejsze, jeszcze lepsze nagrody. No i ogólnie wiadomo, takie turnieje co tydzień grać i odnosić jak najlepsze sukcesy. No i turnieje offline'owe, jeżeli chodzi o sukcesy drużynowe, jakie byśmy chcieli odnosić częściej. No a o mnie, no to wiadomo, że jakieś tam turnieje jeden na jeden, dalej wygrywać je jeden po drugim, to byłoby bardzo fajnie. Nie stracić formy. A co twój ojciec na to, że właśnie już zarabiasz kasę, nie? Można powiedzieć 1000 euro, no to już jest prawie 4000 zł. Jeszcze może nie dostałeś tego do kieszeni, bo to trzeba poczekać na to, ale no to już jest dobra miesięczna wypłata za ciężką pracę, a ty po prostu poszedłeś sobie, pograłeś i wygrałeś. Jak na to rodzice? Są zadowoleni czy zmartwieni? To pierwsze oczywiście zadowolenie, jak najbardziej. Bo wiadomo, że właśnie z gier też można zarabiać, więc też jak macie zdolne dzieci w grach, to też można brać pod uwagę to, że nie dość, że mogą nabrać doświadczenia życiowego, bo idą na jakieś tam turnieje, widzą ludzi, spotykają się, rozmawiają z ludźmi, planują, organizują. To na pewno będzie owocować w przyszłym dorosłym życiu. Oczywiście w przyszłym dorosłym życiu nie wiadomo, czy ty będziesz dalej graczem, ale na pewno wiele z tego weźmiesz, bo jak widziałem, twój team jest naprawdę w porządku. Dobra, to w zasadzie powiedzieliśmy o wielu rzeczach, na pewno nie o wszystkim, bo tu można by było gadać i gadać. Czyli może, nie wiem, jeszcze jakie przyszłościowe masz pomysły, plany, czy na razie tylko World of Tanks, turnieje, blog, czy jeszcze coś, jakiś masz pomysł, o którym nie powiedziałeś, a coś się ci kręci w głowie w tym roku? Robić częściej live'y, bo mam upgrade komputera, także już można postawić na lepszą jakość i częściej pokazać po prostu takie bitwy na żywo, jak się gra w Plutonach, naprawdę takich z doświadczonymi innymi ludźmi z pandy, żeby pokazywać, jak to po prostu wygląda od środka u nas w drużynie, w klanie. No dobra, no to w zasadzie, no i oczywiście w przyszłości World of Warplanes, być może World of Battleship też będzie, no i jakieś inne gry. No mam nadzieję, że to jest twój początek dopiero drogi, a koniec, no to wszystko zależy od ciebie, nie? No to co, no to dzięki za uwagę i za rozmowę, a życzę ci teraz właśnie powodzenia w tym God for, jak to się nazywa? Fina miesiąca, God for Vota. I co tam, jakie nagrody macie? No, 1000 chyba euro jest za pierwsze miejsce, także no, ciekawa suma. No, zawsze coś. No i bardzo dobrze, no trenujcie chłopcy, jak macie skilla, no i po prostu, oczywiście ważniejsze od skilla chyba jest organizacja i zgranie niż, nie wiem, wspaniała ruchliwość dłoni, nie? Dobra, no Właśnie, no to powiedz mi, jaki jest sposób na sukces, jeżeli na przykład ktoś ma grupkę 7 kumpli, na co by musieli zrobić, żeby właśnie starać się coś osiągnąć w tych turniejach? Przede wszystkim opracować odpowiednie czołgi do takich turniejów, grać w treningi i podglądać przez jakieś tam streamy, jak to rozwija się po prostu, jak się gra
jakie są taktyki, jakie są założenia taktyczne na takich właśnie takich meczach na ESL, bo to samo tak nie przyjdzie, trzeba troszeczkę jednak też pograć. To nie jest tak, że też obejrzy ktoś coś raz i zagra druga drużyna, to samo idealnie to samo. Tylko po prostu trzeba pograć, potrenować, no i jeżeli komuś naprawdę zależy, no to dopnie swego. Dobra, 17:59, więc musisz spadać, tak? No No. to nic, dzięki za rozmowę, no i powodzenia. No dzięki, cześć.